Czym jest visual merchandising? Jest to taki zabieg, który jeszcze nie doczekał się odpowiednika w języku polskim, w którym chodzi o to, aby sprzedawać wizualnie, czyli są to zabiegi wizualne w tym, jak wygląda przestrzeń sklepowa i jej okolice, tak aby zwiększyć po prostu sprzedaż, zwiększyć ilość klientów, zwiększyć ich zadowolenie i generalnie podnieść wartość marki. Obejmuje dużo różnych zabiegów, jest to temat bardzo szeroki, bo tu chodzi i o ekspozycję, i o wystawę w witrynie, i o oświetlenie, i o to, gdzie są produkty poukładane, w jaki sposób są podpisane, jakich różnych materiałów marketingowych, na przykład plakatów promocyjnych używa się w sklepie, gdzie one są umieszczone. Wszystko to, co jest związane ze sferą wizualną. W sklepach z odzieżą to jest także to, jak są ubrane manekiny. Także naprawdę wszystko po prostu związane z wizualnym wyglądem sklepu zawierają się właśnie w visual merchandisingu. Tak jak mówiłam, jest to bardzo szeroki temat, więc ja w tym odcinku postaram się przedstawić Wam takie podstawowe zasady, które są dosyć łatwe do wdrożenia od zaraz, a które odpowiadają za największy efekt właśnie takich działań, najbardziej oddziaływują na sprzedaż. Pierwsza podstawowa zasada jest taka, aby zmieniać ekspozycję. Głównie chodzi o to, co jest pokazywane w witrynie, o to, co zachęca klienta do wejścia, ale także to, w jaki sposób dekorowany jest sklep w środku. Ponadto wiele sklepów decyduje się na to, i to jest bardzo fajny zabieg z punktu widzenia marketingu, żeby zmienić ustawienie produktów w sklepie. Jeżeli akurat obsługujemy mały sklep, to czasem nie jest to możliwe, żeby całkowicie go przemeblować, ale pewnie zauważyliście, że w supermarketach zdarzają się takie całkowicie przemeblowania i przesunięcia różnych kategorii produktów w inne miejsca. Oczywiście chodzi o to, żeby tego klienta zaskoczyć, obudzić jego uwagę na nowo, żeby nie szedł automatycznie tam, gdzie chce, tylko żeby był narażony po prostu na nowe produkty na swojej drodze. Kolejna zasada to jest oświetlenie. To jest bardzo ważne, od tego powinniśmy zacząć, że sklep musi być dobrze oświetlony, musi być każdy produkt dobrze widoczny i tak samo dobrze powinna być oświetlona witryna sklepowa, jeżeli taką mamy. Nawet jeżeli jest jasno, nawet jeżeli mamy okno z takiej strony, że pada na nie światło, no to mamy to ryzyko, że wtedy odbijają nam się samochody i inne obiekty w oknie, a nie widać dobrze tej wystawy. Więc taka witryna powinna być oświetlona przynajmniej kilka godzin jeszcze po zamknięciu sklepu, żeby także po zamknięciu przechodnie mogli podziwiać wystawę, oraz podczas otwartego sklepu, nawet jeżeli jest mocne słońce i widać dobrze. Z oświetleniem jest jeszcze tak, że jeżeli oczywiście macie ostre słońce, to warto zainwestować w jakąś folię chroniącą produkty przed wyblaknięciem albo w markizę nad witryną. Bardzo ważna sprawa to korzystanie z materiałów informacyjnych. Chodzi o wszystkie takie materiały głównie drukowane, jakie możemy zauważyć w sklepach. Zwykle są to jakieś plakaty, są to takie wydrukowane kartoniki, które są ustawione na takich nóżkach. Są to wszelkie etykiety poprzyklejane do półek albo w jakiś sposób ustawione na półkach. Są to wszystkie po prostu takie informacje, które klient napotyka w sklepie. One są bardzo ważne, bo po pierwsze oczywiście zwracają uwagę na jakieś promocje, okazje i pełnią tą funkcję marketingową, ale z drugiej strony są takim trochę dodatkowym sprzedawcą w sklepie. Jeżeli jest odpowiednio dużo tych informacji i po prostu ten zasób jest wyczerpany, to unikniemy takiej sytuacji, w której klient ma jakieś pytania co do produktu, chce się zapytać sprzedawcy, a sprzedawca może być w tym momencie zajęty i klientowi nie chce się czekać. Więc dobrze zapobiegać takim sytuacjom i dobrze o tym wszystkim informować w formie właśnie drukowanej. Takie materiały mogą nam też świetnie porządkować sklep i wyznaczać strefy. Najłatwiej pokazać to na przykładzie supermarketów, gdzie mamy wielkie tablice i widać, gdzie jest nabiał, gdzie jest pieczywo, gdzie są warzywa i tak samo w każdym sklepie możemy zasugerować takie strefy, na przykład podział ubrań na strefę damską, strefę męską, strefę dla dzieci, podział w księgarniach na to, gdzie są horrory, gdzie literatura faktu, a gdzie książeczki dla dzieci. Kolejna sprawa to uporządkowana przestrzeń. To jest bardzo ważne i powinniśmy do tego często wracać, jeżeli prowadzimy sklep stacjonarny, czyli poprawiać, bo po prostu klienci przestawiają, czasem coś się przewróci, czasem coś się uszkodzi i warto cały czas trzymać pieczę nad tym porządkiem w sklepie. Po pierwsze, ze względów wizualnych, bo fajnie jak klientowi podoba się przestrzeń, do której wchodzi i widzi, że jest czysto, przyjemnie, uporządkowanie, ale z drugiej strony też po to, żeby zwiększyć sprzedaż. Główne zasady są takie, że nie powinno być za dużo tłoku, po to, żeby klient mógł dostrzec każdy produkt z osobna, ale też kategoryzowanie produktów, czyli podobne produkty powinny być w pobliżu, bo na przykład jeżeli mamy jakiś sklepik wielobranżowy, na przykład powiedzmy, że sprzedajemy pamiątki i jeżeli klient wchodzi po jakąś pamiątkę, to może mieć już z góry założone, że szuka na przykład magnesu. Więc wszystkie magnesy, niezależnie od tego, co przedstawiają, powinny być w swoim pobliżu, żeby klient mógł przejść do tej strefy i od razu zobaczyć całą dostępną ofertę. I tam właśnie powinien panować porządek, żeby klient mógł się przyjrzeć każdej rzeczy z osobna i mieć po prostu dostęp do pełni informacji. I ostatnia z takich podstawowych zasad to jest to, aby przekazywać klientowi jasny przekaz. To jest trochę związane z tymi materiałami drukowanymi, trochę z tym porządkiem, ale chodzi o to, żeby klient wchodząc do sklepu mógł bardzo szybko ocenić, co jest na sprzedaż i za jaką cenę, ewentualnie na jakich warunkach. Pierwszy błąd, jaki może się pojawić, to to, że jeżeli masz nawet najpiękniejszą ekspozycję, to klient musi wiedzieć, co jest tylko elementem dekoracyjnym, a co jest na sprzedaż. I czasem Tobie może wydawać się to oczywiste, ale klientowi niekoniecznie, dlatego jeżeli może istnieć jakakolwiek wątpliwość, to warto po prostu to podpisać albo w jakiś sposób oddzielić. Inna rzecz to to, że cena zawsze musi być możliwa do odczytania, widoczna i taka, żeby nie wzbudzała żadnych wątpliwości, chociażby dlatego, że jeżeli cena wzbudza wątpliwości, to klient ma prawo, chronione prawo ustawą, żeby domagać się sprzedaży produktu po tej cenie tańszej, która mu się wydaje. I to może nastąpić w taki sposób, że cena jest nieczytelna albo że była promocja na dany produkt i chociaż się skończyła, to na przykład zapomniałeś zdjąć informacji. To wtedy klient ma prawo domagać się sprzedaży produktu po tej cenie promocyjnej.